Cześć, witajcie. Witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z turystyki rowerowej. Znajdujemy się pod filiarnią kościołem w Jędrychowicach, nieopodal Posucic oraz Dzbańców i no myślę, że bardziej tutaj szybciej jest tutaj dojechać do Włodzienina. Kościół filiarny należący do parafii świętego Wawrzyńca w Posucicach, którą również możecie zobaczyć albo zobaczycie na kanale, jeśli jeszcze nie wrzuciłem, bo już mam z niego zrobiony filmik. Jeśli będzie, to już link zamieszczę w opisie do filmiku, a jeśli nie, no to w przyszłości na pewno go wrzucę. Jest to kościół pod wezwaniem w niebostąpienia Pana Jezusa, wybudowany w latach 1857 roku. Zapraszam do kolejnych ujęć. No i mamy szczęście, kościół jest otwarty, tak on się prezentuje. Jest to typowo barokowa świątynia, teraz tak widzę. O, takie ma wnętrze. Widzimy, no, dosyć bogaty, barokowy ołtarz, przedstawiający właśnie niebostąpienie Pana Jezusa, tak samo jak pod jakim wezwaniem jest ta oto świątynia. Bardzo ciekawa według mnie jest ambona, na nią możemy zwrócić uwagę. Popatrzcie też na organy, których nie ma, taka ciekawostka. No, ambona jest bardzo ciekawa, ponieważ nie ma na niej wejścia postaci schodów, tylko po prostu wchodzi się od bocznego skrzydła, ponieważ jeszcze może zrobimy ujęcie od zewnątrz, kościół ma dwa skrzydła, no i po prostu na górze już jest wejście do ambony, która jest bardzo według mnie ładna. Boczne ołtarze też ładne, uwagę zwraca przede wszystkim też, myślę, bardzo ładna ten... No i witam Was już z kolejnego ujęcia. Widzimy, no, prezbiterium, no takie niewyróżniające się, ponieważ skrzydła są tak prawie, że wciśnięte w prezbiterium, no ale widzimy takie leciutkie wybrzuszenie. No tam w połowie ze środka wstawiłem swój komentarz, w połowie nie, ponieważ no nawiedziła nas pewna pani. Na początku myśleliśmy, że po prostu... A tutaj jeszcze taką mamy figurę świętego Jana Nepomucena, patrona Czech. No wiecie, to są tereny Śląska, Śląska niemieckiego, Śląska czeskiego, historycznego, więc większość tutaj pomników przedstawiających świętych była właśnie przedstawiała świętego Jana Nepomucena. Ale kiedyś może bardziej się skupię o historii tego świętego, bo na chwilę teraźniejszą, no za bardzo dużej wiedzy o nim nie mam. Wiem, że stoi on najczęściej przy rzekach oraz przy mostach, ponieważ chyba został on utopiony, ale nie będziemy się zagłębiać, bo może jest to prawda, może nie. Jeśli tak, a jeśli dotarliście do tego momentu, to możecie mi napisać w komentarzach, za co on, czemu on właśnie najczęściej jest, jego pomniki stawiane przy zbiornikach wodnych lub przy rwącach rzekach. No nie wiem, dobra. Widzieliście teraz centralnie świątynię od boku, dlatego, ponieważ w środku widzieliśmy bardzo ładne, ładne witraże, takie okna duże, witrażowe. No i tak ta świątynia się prezentuje. Według mnie z zewnątrz jest to świątynia o wiele mniej ładna niż ta w Posucicach. Może dlatego, że ona jest bardziej charakterystyczna przez swoją kopułę, ale wewnątrz no, nie ma porównania. Ta świątynia jest o wiele ładniejsza. Jeszcze myślę, że możemy uwagę zwrócić pod ten krzyż ufundowany przez von Juliusa i Józefa Plenera w 1897 roku, przedstawiający no oczywiście krzyż z ukrzyżowanym Panem Jezusem oraz Matkę Boską i nie wiem, może świętego Józefa, możecie mnie poprawić, jeśli się teraz pomyliłem. Mein Jesus Barm Herr Siegert albo Beziger. Dobra, a ja teraz zapraszam Was do kolejnego kościółka i już ruiny kościoła we Włodzieninie. Witam Was po raz drugi. Chciałbym jeszcze wspomnieć o istotnej kwestii, o której zapomniałem w materiale, ponieważ kopuła, którą widzieliście na oczywiście wieży kościoła, jest to nowa kopuła, która została kilka lat temu ufundowana z pieniędzy parafian oto tej filii w Jędrychowicach. Wcześniej kościół niestety kopuły nie posiadał od pewnie czasów drugowojennych. Pewnie została ona zniszczona poprzez działania wojenne.
No i niestety ta wieża prezentowała się dość mizernie poprzez taki bardzo wychudzony daszek, który powiedziałbym z poziomu drogi nie był nawet widoczny, więc kościół po prostu wyglądał jak bez kopuły. Nie było widać ani po prostu kopuły za bardzo na tym kościele nie było. Według mnie bardzo istotna zmiana i bardzo mi się to podoba, że po prostu parafianie zdecydowali się zmienić wizerunek świątyni swojej, oczywiście, najważniejszego budynku w wiosce. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że zakończyłem materiał po prostu zapowiedzią kolejnego kościoła, raczej prezentacji kościoła zamkowego oraz również kościoła parafialnego we wiosce Włodzienin. Jeśli obserwujecie, oglądacie mój kanał już od dłuższego czasu, to dobrze wiecie, że Włodzienin już na kanale prezentowałem, tak samo jak i ruinę kościoła wraz z kościołem parafialnym oraz ciekawy bubel, czyli niestety źle zaprojektowany zbiornik retencyjny, który no niestety od wielu lat nie jest użytkowany. Bardzo według mnie ciekawa, powiedziałbym, atrakcja w tej wiosce, przynajmniej dla wycieczek rowerowych. Dlatego link do materiałów z Włodzienina zamieszczę w opisie, do których Was bardzo serdecznie zaproszę. No i na tym odcinek zakończymy. Niestety, ale zdecydowałem się materiał po prostu, powiedziałbym, przeciąć, ponieważ jeśli połączyłbym Niedrychowice ze Włodzieninem, ze wszystkim razem, z całym Włodzieninem, to wyszłyby materiał o długości prawie 20 minut. No a on niestety, jak na teraźniejszą wielkość mojego kanału, nie mogę sobie na tak długie materiały pozwolić. Dobrze, nie przedłużam i dziękuję, jeśli dotarliście do tego momentu. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz polubienia materiału. No i trzymajcie się zdrowo i do kolejnego materiału. Cześć!